Sąd Okręgowy w Suwałkach uchylił dzisiaj postanowienie Sądu Rejonowego w sprawie zastosowania aresztu tymczasowego wobec Ireneusza S. Prokuratura zarzuca Subalskiemu dziennikarzowi przyczynienie się do śmierci małżonki znanej dziennikarki. 21 kwietnia Ireneusz S na portalu społecznościowym zamieścił krótką informację, że tego dnia rano zmarła jego żona. Wezwany do mieszkania lekarz stwierdził zgon kobiety, ale jego wątpliwości co do naturalnej przyczyny zgonu obudziły stwierdzone obrażenia zewnętrzne. Na ciele małżonki Ireneusza S. Zawiadomił o nich organy ścigania. Prokurator po oględzinach zarządził sekcję zwłok. Jej wstępny wynik wskazywał na to, że zgon nastąpił na skutek stwierdzonych obrażeń wewnętrznych i zewnętrznych, które powstały przy udziale osób trzecich. Podejrzenie padło na męża ofiary Ireneusza S. Zatrzymano go i na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Zażalenie na to postanowienie zostało dzisiaj uwzględniona. Komentarz może być tylko jeden, że e, chyba sąd rejonowy rozpoznając wniosek zbyt pochopnie e, e, pochylił się nad tym takim dosyć szczątkowym materiałem dowodowym. Ja mogę powiedzieć tylko jedno: cieszę się, cieszę się jako adwokat, jestem szczęśliwy jako jego kolega. Przepraszam. Prokurator biorący udział w niejawnym posiedzeniu sądu odmówił nam dzisiaj komentarza w tej sprawie.